Wszystko wskazuje na to, że po 15 latach istnienia karkonoski system wodociągów i kanalizacji może przestać istnieć. Jeden z akcjonariuszy spółki, wójt gminy Mysłakowice, złożył wniosek o jej rozwiązanie. Na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy głosami 4-1 podjęto uchwałę intencyjną o podziale spółki. Od kilku miesięcy wydaje mi się, że brakuje współpracy między włodarzami gmin. Mamy 5 współwłaścicieli plus Związek Gmin i niestety nie jesteśmy w stanie w prostych, wydaje mi się, kwestiach porozumieć. Kiedy gmina Piechowice i gmina Podgórzyn podjęły decyzję o wyjściu ze spółki i przedłużył się konflikt z brakiem zgody na modernizację oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie, złożyłem wniosek o likwidację spółki, uznając, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Do tego dochodzą rosnące koszty utrzymania spółki, które są jednym z czynników wzrostu w taryfy opłat. Z perspektywy widzimy, że nie ma jakby obniżania kosztów, tylko cały czas koszty tej spółki idą do góry, więc myślę, dlatego jest teraz już jakby zgoda wszystkich wspólników, żeby to ten punkt wyjścia podziału zrobić. Zdecydowanym przeciwnikiem rozwiązania KSWiK jest burmistrz Kowar. Miasta Kowary, podobnie jak i chyba innych współudziałowców, nie stać na kolejny proces podziałowy. Ja już przeżywałam sytuację, kiedy rozwiązywano spółkę Aqua i później okazało się, że prowadzenie indywidualne jest tak bardzo kosztowne, że zdecydowano się o utworzeniu właśnie karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Jest to powtórka z rozrywki. Ja jestem przeciwna takim eksperymentom i takim działaniom. Jednak machina już ruszyła i gminy chcą powoływać swoje spółki, co ma przenieść się na stabilną taryfę opłat za usługi. Stoję na stanowisku, że w mojej gminie będzie sytuacja o wiele bardziej korzystna i uważam, że cena za wodę, za ścieki powinna utrzymywać się na dotychczasowym poziomie. Pojawiają się też inne pomysły. Zrobimy właśnie szerszy zasięg tej spółki, która będzie funkcjonować nie tylko woda i ścieki. Myślę, będzie można to spokojnie pociągnąć i w niższych kosztach niż te, które teraz obowiązują. Teraz do końca kwietnia rady gminy wchodzące w struktury KSWiK muszą podjąć decyzję, czy wyrażają zgodę na jej likwidację.